Na scenie, ale przypomnijcie sobie jakieś takie początki, bo gdy byli tutaj moim gościem trzej tenorzy, są tacy polscy, Dariusz Tachura, Adam Zdunikowski, Paweł Skołba, to pytałem ich, znaczy nie pytałem ich, tylko sam tak zasugerowałem, że Adam Stachura no to będzie taki Pavarotti polski. Zdunikowski to będzie taki Jose Carreras, a Skałupa no to Plácido Domingo. I czy gdybym to samo tak próbował przenieść na wasz przykład, to kto taki mógłby być odzwierciedleniem właśnie pani Agnieszki Olszewskiej, ale gdzieś tam nie wiem, z innych państw, albo kto mógłby być takim Tomaszem Madejem, nie wiem, gdzieś tam z Europy Zachodniej albo z Ameryki. W ogóle się nad tym nie zastanawiałam, kompletnie. Nie, my po prostu jesteśmy niepowtarzalni, jedyni w swoim rodzaju. To na pomocę, ale chyba jest. Tak, Agnieszka jest bardzo podobna do Marii Kalas. No właśnie. No proszę cię. Agnieszka to zdecydowanie. Pierwsza myśl, jaka mnie naszła, to Maria Kalas. Może dzisiaj po prostu w tej fryzurze jakoś tak ten... Nie. Chcesz charakter też taki? Bo tam Maria Kalas... Ale że zawsze uszczypliwy taki? Taki bardzo ostry. To jak jesteś Maria Kalas, to ja powinienem być Giuseppe Di Stefano, tak? Postaci. My jesteśmy z sobą po prostu. Tak. Nie przyrównujemy się do nikogo. No i Montserrat Caballé też nie miałaby pani myśli, bo tam jednak. Postulat co? Zgodnie. Inaczej tam ta pani wygląda. No, tak. Parę kilogramów inaczej. Tak. Dziś wiem, że on ma dziwne wspomnienie i urok.
dobrze, ale lećmy jeszcze dalej, jeszcze nie kończymy. No przez cały czas trwania waszej kariery na pewno też macie jakieś swoje ulubione opery, które i role w tych operach. No i właśnie, co takiego może, nie, może coś z Pucciniego, Toska, albo Cyganeria, może coś z Rossiniego, Cyrulik Sewilski, albo coś może Mozarta. Co takiego jest? No ja zdecydowanie powiem o Turandot, bo mam bardzo wielką sympatię do tej opery, a szczególnie do postaci Liu, gdzie za młodu debiutowała w tej partii i bardzo wielki sentyment mam właśnie do tej partii Liu. No opery Mozarta, no to wiadomo, tylko że to jest troszeczkę inne śpiewanie, tak? Śpiewanie Mozarta, śpiewanie oratoriów, śpiewanie bardzo operetki. Zdrowe, tak? To jest zupełnie jakby co innego. Także też nie można się nie to, że zaszufladkować, bo teraz scena wymaga od nas giętkości, że trzeba zaśpiewać operetkę, trzeba zaśpiewać operę, trzeba zaśpiewać oratorium, tylko żeby to też nie było jakby dzień po dniu, tak? Że to też organizm musi odpocząć, przygotować się, postawić na troszeczkę inne tory, inne myślenie i wtedy można dobrze takie rzeczy zaśpiewać. Dla mnie absolutnie Rigoletto i partia księcia w Rigolecie. Moja ukochana, znakomicie się w niej czuję. Zawsze... Ja myślałem, że Faust. Faust też, Faust, ale Faust jest taki bardziej stonowany. Fausta uwielbiam śpiewać, natomiast większy sentyment czuję właśnie do partii Rigoletta, bo tę partię wykonywałem jako jedną z pierwszych i bardzo mi to wspominam. Zresztą podczas właśnie tej produkcji poznałem swoją kochaną żonę, więc... też o. Dobrze, wspominam, ale Fausta kocham, uwielbiam też bardzo tę partię śpiewać i też dobrze się w niej czuję. Ale mówię, takim numerem jeden chyba dla mnie jednak nadal pozostaje
książę w Rigolecie. Czyli generalnie powraca się do tych rzeczy, z którymi się zaczęło, w pewnym sensie jakiś... Ja po prostu też się dobrze czuję, no bo są partie, które... I zapadają w pamięć bardzo mocno. Nie?